Cześć kochani, mam nadzieję, że wy tak samo jak i ja cieszycie się na spotkanie z tańcem i razem ze mną. Nie bójcie się, nie każę wam ubierać spódniczek baletowych i robić szpagatów. Dzisiaj pokażę wam 5 według mnie podstawowych ćwiczeń wzmacniających, które chciałabym, żebyście dołączyli do swoich treningów, które wykonujecie na co dzień. Oprócz tego zdradzę wam parę tajników i drobnostek, które musicie znać i zwrócić uwagę podczas wykonywania obrotów, zwrotów czy piruetów między waszymi trikami czy w waszych choreografiach tanecznych, ponieważ wiem, że dla wielu z was jest to duży problem, żeby się zakręcić poprawnie lub przynajmniej dobrze i przy okazji, żeby wam się nie zakręciło przy tym w głowie. A oprócz tego chciałabym zrobić z wami elementy rozciągania, ponieważ jest to bardzo często pomijany element treningu. Zwykle jest czas na rozgrzewkę i elementy właściwe podczas każdego waszego treningu, a o rozciąganiu na koniec zajęć często zapominamy lub nie mamy na to czasu. Więc chciałabym wam dzisiaj pokazać kilka wariantów ćwiczeń rozciągających, które możecie wykonywać po treningu, czy na sali treningowej, czy nawet w domu, sami dla siebie. Tak więc zapraszam. Na początek ćwiczenia wzmacniające. Pierwsze z nich jest to podpór. Podpór przodem, kiedy ramiona są w jednej linii z dłońmi, z naszymi nadgarstkami. Pupa nie zwisa do ziemi, ani też nie jest wypięta do góry. Staramy się, aby nasza pupa i kręgosłup były jednym przedłużeniem. Wariantem tego jest też podpór na przedramionach. Tak samo, bez brzucha i pupy leżącej na ziemi, albo wypiętej do góry. Wszystko w jednej linii. Drugim ćwiczeniem wzmacniającym jest ćwiczenie wzmacniające na nasze plecy. Będziemy leżeć na brzuchu, ręce układamy w skrzydełka, bardzo szeroko. I wtedy, kiedy leżymy na brzuchu, unosimy tylko nasze skrzydełka do góry. Wytrzymajcie 3 sekundy, opuśćcie w dół. Powtórzcie każde z tych ćwiczeń przynajmniej 10 razy. Musicie poczuć, że wasze plecy pracują. Ok, kolejne ćwiczenie. Leżymy tyłem. Podnosimy nasze pośladki do góry. Wytrzymujemy tak samo do 3. Opuszczamy. Przy unoszeniu pośladków napinamy brzuch i mięśnie pośladkowe. One później pomogą wam utrzymać postawę. Ok? Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha. Jest to tak zwany przeze mnie po prostu brzuszek z klaśnięciem. Zaczynamy w leżeniu tyłem, wyciągamy ręce za siebie na komendę. Siadamy, klaszczemy pod nogami. Staramy się nogi utrzymać przynajmniej pod kątem prostym, może być wyżej. Pleców też nie zaokrąglamy. Staramy się wyciągnąć je prosto do góry. Ok. Ostatnim ćwiczeniem wzmacniającym, które chciałabym wam pokazać, jest ćwiczenie wzmacniające stawy skokowe. W związku z tym, proszę was, nie wykonujcie milion razy w ciągu dnia krążenia kostkami. To może spowodować to, że sobie zrobicie zbyt dużą ruchomość waszych stawów skokowych, ścięgien i mięśni, które je okalają, i możecie doprowadzić nawet do kontuzji. W związku z tym, rozgrzewając stawy skokowe, wystarczy, że będziecie robić przysiady oraz wspięcia na palce. Nic więcej. Wasze stopy też się wtedy rozgrzewają. A nie musicie ich nadmiernie cały czas rozciągać na boki. Ok, przechodząc do ostatniego ćwiczenia wzmacniającego. Stajemy na jednej nodze. Drugą nogę wystawiamy do boku. Staramy się, stojąc na jednej nodze, przestawić drugą i powoli usiąść. Ok? Pamiętajcie o tym, że wasze ciało powinno stać w pionie. Nie możemy się przy tym chwiać. Dla tych, dla których to ćwiczenie jest łatwizną, znajdźcie jakąś poduszkę. Niekoniecznie tą, do której codziennie w nocy przytulacie. Stańcie na niej i zróbcie to samo ćwiczenie, stojąc na poduszce. Ono wcale nie jest wtedy takie łatwe. Poduszka sprawia to, że już nie czujecie się tak komfortowo jak na ziemi. I w związku z tym jest wam ciężej zrobić to ćwiczenie po prostu. Dobra, nie zanudzam bardziej. Pamiętajcie o tym, że każde ćwiczenie, które robicie, musi być wykonane minimum 10 razy. I z 10 razy. I z dokładnością tego, aby wytrzymać każdą pozycję. Czyli kiedy robicie dane ćwiczenie, wytrzymajcie. Nie machajcie tylko rękami, czy nie robicie tylko brzuszków raz, dwa, bo to naprawdę niewiele daje. Ok,
Przechodzimy do piruetu. Pamiętajcie, jedną z ważnych rzeczy w piruecie jest tak zwany pion, czyli postawa naszego ciała. Nie możemy się garbić, nie możemy pinać do tyłu pupy. Musimy być cali, wyprostowani. I teraz ćwiczenie, które według mnie najlepiej to pomaga, jest wychodzenie zwykłe do góry na palcach. W związku z tym musicie zablokować swoje kolana i kostki i wspiąć się jak najwyżej na palce. Wiem, że wielu z Was tańczy w butach. To nie jest przeszkoda. Też używajcie swoich palców i blokujcie swoje własne kolana. Musicie utrzymać pion. To jest tak zwany pion, czyli wyciągnijcie ciało do góry. Wyobraźcie sobie, że jesteście marionetkami, które ciągnie ktoś do góry za głowę. Wyciąga wasze całe ciało do góry. Musicie ustać. Ćwiczeniem, które pozwoli wam doskonalić wasz pion, jest zwykłe wspięcie na palce, ustanie i przy okazji ruszanie rękami. Może być to ruchy do góry, do boku, to już zależą od was te ruchy tylko i wyłącznie. Ale starajcie się ustać, żeby to nie było takie stanie. Czyli trzymamy brzuch cały czas napięty, wyciągamy klatkę piersiową do góry, wychodzimy na palce. Nawet jeśli ruszacie rękami, to cały czas wasze ciało jest wyciągnięte do góry. Pamiętajcie o tym. Kolejną ważną rzeczą jest tak zwane wyjście na palce, właśnie o którym przed chwilą też mówiłam. Tak zwane wysokie relewę, czyli wysokie wspięcie na palce, zablokowanie mocne waszych kostek. Pamiętajcie o tym, że podczas skręcenia wasze kostki nie mogą wam uciekać na boki. Musicie o to zadbać. Podciągajcie się do góry. Ćwiczeniem, które pozwoli wam doskonalić, jest plie, czyli przysiad i szybkie wyjście na palce. Spróbujcie zrobić to sami i szybkie wyjście na palce, ale bez chwiania się na boki. Spróbujcie kontrolować całe własne ciało. Ugnijcie nogi i wyjdźcie do góry. Utrzymajcie tę pozycję. Powtórzcie 10 razy, sami dla siebie. Kolejną i chyba najważniejszą rzeczą w piruetach i obrotach jest wasza głowa. Głowa jest to element, który wam pozwala się kręcić. Jest ona połączona z naszym kręgosłupem, więc jest dla nas bardzo, bardzo ważna. W związku z tym, kiedy kręcicie jakikolwiek obrót czy piruet, to właśnie głowa mówi wam o tym, czy jest to zakręcone najpierw poprawnie, czy nie. Czy dacie radę. Ćwiczenie, które doskonali pracę głowy podczas kręcenia piruetu, jest to tak zwane tip-topy według mnie, ponieważ patrząc się przed siebie, gdzie idziemy naszym ciałem, skręcamy się za ramieniem, kiedy czujemy, że nasza głowa już nie może, już nie da rady się skręcać, to wtedy ona pierwsza się zwraca, a reszta ciała dochodzi dopiero po głowie. I powtarzamy dane ćwiczenie 10 razy na każdą stronę. Pamiętajcie, że macie dwie strony ciała i obie strony musicie się też kręcić, żeby nie zakręciło się wam w głowie. Teraz tak, w związku z tym, że mamy powiedziane, co to jest pion, co to są wysokie palce, czyli relewę i jak powinna pracować wasza głowa, spróbujcie stanąć sobie w domu przed lustrem, zrobić plie, czyli delikatnie ugiąć kolana i zakręcić jeden piruet z zatrzymaniem na prawą stronę i jeden piruet z zatrzymaniem na lewą. Nie zmuszam was do utrzymywania baletowych pozycji rąk, bo wiem, że wielu z was tego nie chce, ale tym bardziej tego nie zrobi. Ręce trzymajcie nawet, żeby wam nie przeszkadzały na biodrach. Ważne są tutaj nogi i praca waszej głowy. A później możecie doskonalić. Może być to piruet z prostą nogą, może być to tylko zwykły zwrot przez skrzyżowanie, może być to kombinacja piruetów. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym wam pokazać, są ćwiczenia rozciągające. Wiem, że wielu z was pomija ten element naszego treningu, więc mam nadzieję, że kilka ćwiczeń zapamiętacie i wykonacie z chęcią razem ze mną. Zaczniemy od głowy na początek. Powoli skręćcie głowę w prawą stronę. Starajcie się maksymalnie ją skręcić, aż do oporu, który czujecie. Następnie skręćcie w drugą stronę, rozciągnijcie. To samo. Wyciągamy głowę wysoko do góry, patrzymy za siebie. I rozciągamy, patrzymy w dół, dokładamy ręce, które pomagają nam mocniej rozciągnąć mięśnie szyi. Oprócz tego kierujemy głowę do ramienia, ręką przyciągamy głowę. Zmieniamy powoli stronę. Pamiętajcie,
Każde ćwiczenie rozciągające wykonujcie bardzo powoli. Wytrzymujcie każdą pozycję przynajmniej 10 sekund. Podobny wariant, ale teraz przy rozciągnięciu szyi do boku staramy się podciągnąć rękę w dół. Jakby ktoś ciągnął naszą rękę w dół. Albo jakbyście mieli bardzo ciężkie zakupy w ręce, które ściągają waszą rękę w dół. Krążenie głową w prawą stronę bardzo wolno. Przez wszystkie możliwe pozycje. I odkręcamy w drugą stronę tak samo. Ok, przechodzimy do naszych ramion i do klatki piersiowej. Na początku otwieramy klatkę piersiową i zamykamy. Pokażę do Was delikatnie bokiem. Otwieramy daleko, wyciągamy ręce. Zamykamy. Otwieramy. Trzymamy. Zamykamy. Mocno, tu możecie się garbić. To jest element, w którym możecie w tańcu się garbić, kiedy chcecie rozciągnąć swoje własne plecy. Ok, to samo robimy z klatką piersiową. Czyli najpierw wypinamy do przodu całą klatkę piersiową. Później mocno ją zwijamy w dół, łącznie z opuszczeniem głowy. Wyciągamy. Opuszczamy. Ok, teraz rozciągamy ręce po skosie, daleko za siebie, łączymy, do tyłu, łączymy, przeciwny skos, łączymy, środek, łączymy. Muszę do tego dodać płynną pracę nóg, wykonując plie, przy każdym zgarbieniu się, każdym złączeniu rąk z przodu. Ok. Robimy teraz skłon do boku. Pamiętajcie o tym, żeby nie wypinać waszych bioder. Biodra są w jednej linii z tułowiem. Trzymajcie biodra, nie wypychajcie ich do boku. Ok, do przodu, skłon. Robimy tak zwany stoliczek. Wyobraźcie sobie, że z waszych pleców jest zrobiony stół, czyli musi być płasko. Nie możecie zaokrąglać pleców, musicie je wyprostować. Robiąc stoliczek, schylamy się do przodu. Idziemy rękami za nasze nogi, pogłębiamy skłon w przód. Powoli wracamy, stoliczek. Do prawej nogi skłon, przyciągamy ciało do prawej nogi. Pamiętając o tym, że cały czas nogi obie są proste. Druga noga tak samo. Powoli prostujemy ciało. Stajemy w szerokim rozkroku, uginamy kolana, wykręcając stopy na zewnątrz. Staramy się pogłębić przysiad. Wyciągamy ręce do przodu. Plecy mamy cały czas proste. Nie garbcie się. Rozciągnijcie ciało. Schylamy się w bok. Zmieniamy stronę. Wracamy. Staramy się podeprzeć na łokciach. Mocniej rozciągamy nasze nogi. Ok, przechodzimy do wypadu. Przestanę trochę dalej, żebyście widzieli.
Wyciągamy ręce do góry. Prosta noga z tyłu. Kąt prosty, nogi z przodu. Trzymajcie. Zmieniamy stronę. Druga noga tak samo. Ustawcie kolano proste. Kolano nad kostką. Ręce do góry. Trzymamy. Otwieramy. Schylamy się do jednej nogi. Zamieniamy stronę. Okej. Powoli siadamy. Siadamy szeroko w rozkroku. Staramy się wcisnąć nasze kolana w ziemię, żeby nie było między nimi dziurek na nasze ręce. Może Wam w tym pomóc flex, czyli mocne naciągnięcie palców i całej stopy na siebie. Staramy się położyć jak najdalej na jednej nodze, nie odrywając przy tym ani jednej części nogi od ziemi. To samo na drugą stronę. Dzięki za dzisiejsze ćwiczenia. Mam nadzieję, że nie były jakieś trudne i że każdy z Was znajdzie w nich coś dla siebie. Do zobaczenia następnym razem.